Dlaczego ta szkoła? Dlaczego ta szkoła? Mama mi kazała, nic wielkiego. Git. Ponieważ był łatwy dojazd i podobno miła atmosfera w szkole. Podobno. Dlaczego ta szkoła? Tak naprawdę chyba to był jedyny słuszny wybór, tak mi się wydaje, bo to najbliżej tutaj, najłatwiej się dojeżdżało, autobusy były proste i dlatego ta szkoła. No, ja tu dlatego głównie, że blisko, głównych wyborów nie było. Okej, okay, dlaczego ta szkoła? Od zawsze marzyłem, żeby być informatykiem. Dziś wiąże z tym przyszłą ścieżkę kariery. Mam też blisko do szkoły, jestem z Radzymina. Dlaczego wybrałem tę szkołę? Myślę, że to było jedyny kierunek. Dlaczego ta szkoła? Zobaczyłem panią od niemieckiego na otwarty. Nigdzie indziej mnie nie przyjęli. Najciekawsze wspomnienie ze szkoły. No, jedno z najciekawszych to jak dostaliśmy wiadomość o zdalnych i rozmowy i herbatka o pani Małgosi. No. Pielgrzymka do Częstochowy. Najciekawsze wspomnienie ze szkoły. Najciekawsze wspomnienie? No to w moim wypadku mi się wydaje, że Erasmus z Caprarola w miejscowości włoskiej. To był naprawdę mega fajne 2 tygodnie i bardzo dobrze to wspomniał. No w sumie też mam podobne wspomnienia jak twój kolega. No ja głównie robiłem zdjęcia akurat w tej Caprarola. Nie mam jej dużo na tych dużo zdjęć, ale no to był naprawdę fajny czas. 2 tygodnie spędzone. Bardzo fajnie. Uchwycił. Tak. No. Najciekawsze wspomnienie szkoły, ze szkoły. Myślę, że najciekawsze wspomnienie chyba wyjazd na Maltę w zeszłym roku, w 4 klasie, praktyki zagraniczne. Tak. Gdzie tak naprawdę 5 dni spędzaliśmy na zajęciach, a później mieliśmy czas dla siebie, mogliśmy trochę poimprezować, trochę pobawić się razem, spędzić miło czas, pobawić się w basenie, czy wyjść na miasto, pozwiedzać. Tak, myślę, że właśnie fajną opcją było to, że oprócz jakby tam nauki i rzeczywiście zdobytej jakiejś, uważam, sporej wiedzy na różne tematy, bo było tam jakby wszechstronna wiedza z informatyki, to też właśnie to, że mogliśmy po zajęciach, jakby dużo czasu było, bo... No to w głównej mierze, nie? Ale nauczyliśmy się czegoś. Tak, bo no, zajęcia nie trwały cały dzień, tak? Więc mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby jednak wyjść, zwiedzić trochę kultury, poznać nowych ludzi, zintegrować się między sobą. Myślę, że... No, z naciskiem na ostatnie. A wasze najciekawsze wspomnienie ze szkoły? Myślę, że wycieczki klasowe. To były lekcje gotowania, były dosyć zabawne. Wigilie klasowe. Jakieś takie śmieszne znowu momenty ze szkoły. Śmieszne momenty ze szkoły? No to myślę, że w okresie COVID-u było mnóstwo tych momentów, jak... Tak. Jakieś mikrofony przypadkowo się włączały, cokolwiek. Jakiś... Kolega gra i nagle krzyczy na cały głos GOL! A pa babka potem ten. No właśnie, co się dzieje, podczas erakcji to było... No to zostajemy do końca życia z nami, na pewno. Już byś na Erasmusie jak byliśmy, to również kolegę okrali z 20 euro. To też było zabawne. Wciskają 20 euro. No też tyle. Śmieszne momenty ze szkoły. Śmieszne momenty. Tak. Jeden z śmiesznych momentów było, gdy wsadziłem kolę za kanapkę do buta, a on ją potem wyjął i zjadł. Śmieszne momenty ze szkoły? Nie wiem. Co dalej po szkole? Myślę nad studiami w Akademii Pożarniczej. Oczywiście jak znam maturę, a jak nie znam, to i tak do straży będę szedł. No nie wiem, czas pokaże. No. A co dalej planujecie po tej szkole? Myślę, że w moim przypadku studia, może właśnie wybiera się na studia związane z moim kierunkiem, czyli architektura krajobrazu. Zainteresowałem się bardzo tym tematem, więc chcę pogłębiać wiedzę nadal w tej dziedzinie. Ja również, żebym poszedł na studia, również w tym kierunku. W międzyczasie też bym robił jakieś rzeczy jeszcze w ogrodach, wcinanie tu i cokolwiek. No. Dalej w tym kierunku po prostu. Co dalej po szkole? Co dalej? Na pewno wiąże swoją przyszłość ze studiami, też w kierunku informatyki. Wstępnie planuję iść na Polsko-Japońską Akademię Techniki Komputerowej. Czy się uda? Na pewno. Bo tak, wakacje, ciężka praca, później dalej ciężka praca. Ja tak samo też nie zmieniłem jakby. Uważam, że też chcę iść na studia. Też wiąże je z informatyką, więc jakby zostaję przy tym kierunku, spodobało mi się to. Tylko, że ja planuję iść na VAT, czyli trochę też połączyć to z wojskiem, ale też kierunek informatyki. Co dalej po szkole? Zabudowę do Niemczech. A ja wylecę do Holandii na trójpłany. I
hit. Jakbyście podsumowali 5 lat nauki w tej szkole? Przez 5 lat na pewno nasi nauczyciele bardzo nas nauczyli do egzaminu zawodowego. I dzięki temu zdaliśmy egzamin zawodowy. A jakbyście podsumowali te 5 lat spędzone tutaj w szkole? Na pewno to nie było typowe 5 lat ucznia, ponieważ byliśmy w trakcie COVID-u, więc dużo różnych zmiennych sytuacji się działo, ale bardzo pozytywnie to wspominał te 5 lat. Naprawdę mieliśmy zgraną klasę i dobrze. Ogólnie było zabawnie. No, nie było tak źle. Jakoś to zminęło. Co? Lepiej tego nie podsumuję. Jakbyście podsumowali 5 lat nauki w tej szkole? 5 lat nauki na pewno przygotowało mnie do egzaminów zawodowych, które zdaliśmy, no bo dziękuję za pierwszym razem. Czy do matury nas przygotowały, to się okaże, dowiemy się w lipcu. Wydaje mi się, że to też akurat w dużej mierze zależy indywidualnie, ile się uczymy, ile powtarzamy. Oczywiście szkoła nam może pomóc, ale za nas się tego nie nauczy. Tak jest, żadna szkoła, to gdzie byśmy nie poszli, nigdy nie nauczy nas szkoła w 100%, tak musimy włożyć jakieś... Ale szkoła pomaga, nie przeszkadza. Właśnie, dokładnie. Szkoła jest tu dla nas, więc myślę, że to na plus. No i tak jak kolega powiedział, to jakby przygotowanie zawodowe było na wysokim poziomie. Ja też uważam, że co do tego kierunku w tej szkole, to powiedziałbym, że plusem tego jest to, że przez to, że jest to informatyka, więc macie ogólny profil, gdzie uczycie się jakby szeroko pojętej informatyki, różne gałęzie. To dla nas jest, to też nie dla kandydatów. Myślę, że to mi się, ale to mi się podobało, tak? Strzałka. Jak byście podsumowali te 5 lat nauki? Myślę, że na pewno były ciekawe, śmieszne i pełne wrażeń tych pozytywnych lata. Oprócz wiedzy, ze szkoły wyniosłem kilka studiów.